Kochani, z rana już byłam w sklepie w warzywniaku. Kupiłam warzywa, mięso i tutaj makaron, koncentrat. I musiałam skoczyć szybko po Benka, bo Leoś potrzebuje natychmiast Benka, więc muszę szybko wymienić mu kuwetę. No i zrobiłam na obiad szybka zupa pomidorówka. Uwielbiają dzieci, a z nimi wiecie jak jest, tak średnio, żeby cokolwiek zjadły, co im nie podpasuje, a pomidorówka zawsze, zawsze, zawsze u nich się sprawdza. Dlatego Benek i tutaj mam już zakupy. Witajcie kochani w dzisiejszym dniu. Dwa dni nie nagrywałam. Powiem Wam, że no to jest dla mnie dużo, bo zawsze praktycznie codziennie jest film, a przez te dwa dni jednak nie nagrałam prawie nic, a to co nagrałam, to stwierdziłam, że nie dodam. Kochani, byliśmy na imprezie, byliśmy na mieście, Nastia chciała spędzić tak urodziny, więc tak też zrobiliśmy. I kochani, jednak to nie dla mnie, ja wolę chyba jednak już spokojniej spędzić urodziny niż w taki sposób. Nastia jeszcze powiedziała, że o, jak fajnie było. Powinniśmy tak robić co dwa miesiące, wyjść sobie gdzieś. Szczerze powiedziawszy, starość nie radość, młodość nie wieczność. Wydaje mi się, że jednak na takie imprezy już jestem za stara. Co prawda kilka lat mnie dzieli od Nasti, ale jednak z siostrą stwierdziłyśmy, że może jednak wybierzemy domówki, spotkania rodzinne, spotkania bardziej ze znajomymi, spokojniejsze rzeczy na miejscu, a nie tułać się gdzieś tam po mieście. No to już jest nie dla nas. Kochani, druga sytuacja była taka dość niezręczna dla mnie. W ogóle nie mogłam jej zrozumieć, nie mogłam ogarnąć tego wszystkiego, co się stało. Powiem Wam, że w bloku mieszkają różni ludzie i sąsiedzi. I właśnie taka jedna sąsiadka spotkała Oliwkę na klatce i zaczęła ją wypytywać o wszystko. Co jadła na obiad? Czym się mama zajmuje, co mama teraz robi, gdzie pracuje, ile zarabia, że może jej wszystko Oliwcia powiedzieć, że ją w ogóle zaprasza do siebie, że wtedy będzie mogła jej wszystko powiedzieć. Oliwka się strasznie przestraszyła, bo to już nie są normalne pytania i Oliwka sobie zdała z tego sprawę, dlatego od razu przybiegła do mnie: mamo, mamo, bo ta pani jest jakaś nienormalna. No i jest. No Oliwka jej co prawda powiedziała, jadłam no obiad, kotleta, rosół, no tak jak w niedzielę, prawda, że mama pracuje na laptopie. No nic jej takiego nie powiedziała, prawda, no bo wiadomo, normalne życie, staram się żyć jak najlepiej umie i jak najlepiej dzieciom pokazywać ten świat, żeby poradziły sobie w życiu, żeby dążyły do czegoś lepszego, ale wiecie, ja tutaj nie utrzymuję kontaktu praktycznie z nikim w tutaj środowisku społeczeństwa blokowego naszego, dlatego ludzie może są rzeczywiście ciekawi tego, jak my żyjemy, z czego ja się utrzymuję i jak u nas w domu jest, ale uważam, że to nie jest za dobre wypytywać dzieci. Co prawda właśnie moje dzieci nie znają tej pani, wiedzą, że jest sąsiadka, ale tylko tyle. Więc strasznie się przestraszyły i to dla mnie troszeczkę jest nie fair, żeby tak moje dzieci molestować. Więc no nie wiem, jak spotkam tą panią, to pewnie jej powiem, że żeby już nie molestowała moje dzieci, jeśli ma jakieś pytania, to żeby kierowała je po prostu do mnie, a nie straszyła mi dzieci. No więc taka sytuacja, strasznie się w ogóle źle poczułam, że ktoś może tak kogoś inwigilować, sprawdzać, może nie sprawdzać, no dopytywać się, prawda? Przecież wiadomo, że Oliwka jest większa i już mi powie, co ta pani od niej chciała i jakie pytania do niej kierowała. Zresztą to trochę nie na miejscu. I no wiecie. Także ja byłam po prostu w szoku i ciężko mi było. No wiem, że ludzie są wścibscy i chcą wiedzieć więcej, chcą wiedzieć dlaczego, co i jak, ale też no bez przesady. I uważam, że też każdy powinien się skupić na własnym życiu, na kierowaniu własnym życiem i na dążeniu do tego, żeby właśnie było lepiej. A że ta pani, nie wiem, czy no może lubi żyć życiem innym, ale uważam, że właśnie powinna się skupić na swoim życiu
i na zmianie pewnych rzeczy. A już nie chcę tutaj mówić, bo nie będę nikogo obgadywać. Właśnie w bloku, w środowisku możemy znaleźć różnych ludzi, niekoniecznie, którzy właśnie chcą dla nas dobrze, wręcz przeciwnie, pewnie chcą dla nas właśnie jak najgorzej. I też niektórzy nie mogą sobie może uświadomić, że w sumie dlaczego ona sobie tak radzi, skąd ona to ma, skąd ona ma tamto, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Wiadomo, dąży się do tego, ale czasami swoją ciekawość lepiej schować w kieszeń i jednak skupić się na własnym życiu. Także kochani, to na tyle, ale strasznie mnie to po prostu taka. Zaczęłam się nawet tej pani bać, co ona w ogóle ode mnie chce. Dlaczego w ogóle tak pyta? No, ale wiadomo, jak sobie tak przemyślę sprawy, no w sumie jakoś sobie radzę. Także no, zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że ta pani już się uspokoi i że jeżeli będzie mieć pytania jakiekolwiek, to że będzie kierowała już te pytania do mnie. Także kochani, robię obiad. Muszę skoczyć na pocztę. W międzyczasie, jak sprzątałam tutaj, ogarniałam cały dom, umyłam włosy. Muszę kilka rzeczy załatwić odnośnie licytacji. Trampolinę muszę wysłać do mojej adminki, która ją wylicytowała. Muszę wypełnić dokumenty i wysłać je na pocztę. Muszę odebrać książki na licytację, bo teraz uwaga, jest kiermasz na licytacji, można wylicytować super książki. I jest wywiadówka. Znaczy dzień otwarty, ale chciałabym iść do pani wychowawczyni Oliwki i porozmawiać o Oliwce. Jak tam Oliwka sobie radzi? Czy wszystko jest w porządku? Z polskiego jest naprawdę wow. Ostatnio, jak zobaczyłam, i w sumie ona najpierw mi powiedziała, że dostała piątkę. Ja mówię, wow, jak to super jeszcze z czytania, gdzie Oliwka, powiem wam, że miała problem z czytaniem. Duży miała problem. W ogóle, jak czytała, to wymyślała różne słowa, które naprawdę były tak śmieszne, że ja nie mogłam się powstrzymać ze śmiechu, a ona tym samym się zrażała. Ale już to minęło i naprawdę zaczęła świetnie czytać. Sama czyta i mi, i Alanowi, potrafi usiąść w pokoju. Wczoraj pół wieczora przeczytała, sama siedząc sobie właśnie. I czytając, wow, dla mnie to jest naprawdę. Wcześniej nie mogłam jej zmusić, właśnie przez to, że przekręcała słowa i tak się wstydziła, a teraz to naprawdę nie muszę jej nic zmuszać, sama działa. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona i na przykład już nie ogląda, już woli na przykład nie oglądać bajek czy coś, tylko mamo, ja sobie poczytam. Także. Ja jestem w szoku, jestem zadowolona. Leoś tutaj jak zwykle szaleje. Kupiłam mu żwirek, bo oczywiście ja zapominam zawsze, a później oho, no już za późno. Dobra, kochani, 7 minut do was gadam, a trzeba coś zrobić. Także ogarniam jeszcze zupę, włosy mi się dosuszą, więc lecę na miasto ogarniać sprawy. I mundial jest mój ulubiony. To jest. Ja mogę tylko siedzieć i oglądać mecze. Co prawda lecą w tle, ale wczoraj obejrzałam, tak popatrzyłam, leciały w telewizorze dwa mecze. I dzisiaj, jak będzie wywiadówka, no niestety nie obejrzę chyba meczu Polski. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo jak wiecie, u nas reprezentacja Polski gra jak gra. Ale kochani, to jest prawda, uwielbiam piłkę nożną i uwielbiam oglądać. Może nie ekstra klasę, ale uwielbiam drużyny, uwielbiam jak grają, a szczególnie reprezentacje innych krajów. Tak więc na to czekałam bardzo długi okres czasu i się doczekałam. W końcu mam mundial i mogę sobie oglądać na telewizorze. Już ani filmików na YouTubie nie będzie, ani Netflixa, ani telewizji. Non-stop mecz. No niestety ja mam takie zainteresowania bardziej, wiecie, nie kobiece na pewno. To na pewno nie są kobiece, ale jak ktoś lubi mecze, to może się do mnie przyłączyć, bo na pewno będziemy oglądać. Także dajcie znać, czy wy jednak lubicie oglądać mecze, czy jesteście właśnie tym, którzy nienawidzą meczy. Zabieramy się za działanie. Oh,
Kochani, dobra, kontynuacja dzisiejszego vloga będzie jutro. Chciałabym dodać Wam już vlog dzisiaj, bo jak wiecie, no troszeczkę mnie nie było i chciałabym, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Także kochani, jeszcze jedna mała sprawa. Nie odezwała się do mnie dziewczyna Monika, która wylicytowała, wygrała worko plecak na rozdaniu. Także kochani, pojutrze będziemy znowu losować, także macie jeszcze 2 dni do wygrania worko plecaka. Worko plecak, tylko inny troszeczkę kolor i wzór. Może jak mi się uda, wstawię w miniaturkę filmu ten worko plecak. Pamiętajcie, jest do wygrania. Niestety nie zgłosiła się Monika, także jeszcze raz będę losować z dzieciakami i do którejś trafi z Was worko plecak. Także kochani, dziękuję, że jesteście, że pomagacie mi, że oglądacie mnie i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, pa!